drodzy Państwo, zaprosiliśmy Państwa tutaj punktualnie na godzinę 13, żeby się podzielić dobrymi informacjami, jeśli chodzi o miasto Cieszyn, o powiat cieszyński w ramach tarczy antykryzysowych, tarczy finansowej i wsparcia samorządów. Przeznaczamy duże środki finansowe na to, aby mogliśmy przejść epidemię koronawirusa w sposób bezpieczny, aby jak największą liczbę miejsc ochronić. I myślę, że tutaj też Wasza obecność świadczy o tym, że gwarantem tego wszystkiego, co realizujemy, jest prezydent Andrzej Duda. I jeżeli chcemy, aby ten dobry program dotyczący zmian, ale też walki z epidemią, pozytywnej walki z epidemią był kontynuowany, to oczywiście najważniejsza jest najbliższa niedziela, czyli wybór Andrzeja Dudy na prezydenta. Kilka takich informacji, bo często spotykamy się z zarzutami, że nie radzimy sobie z kryzysem. To tylko na przykładzie powiatu cieszyńskiego kilka danych, które przedstawimy razem tutaj z kolegą ministrem Grzegorzem Budą. Jest ze mną kolega Przemek Grabek, nasz poseł, jest Janusz Król, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, jest przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jasiu Kawulok i wszyscy pozostali radni, którzy tutaj dzisiaj nas wspierają w tym działaniu. Jeśli chodzi o takie informacje podstawowe, to myślę, że rozpocznę od dobrej informacji. Poziom bezrobocia w powiecie cieszyńskim to jest 5,2%, w skali kraju 6%. Jeśli byśmy popatrzyli na dane Eurostatu, to mamy dzisiaj 3% poziom bezrobocia w naszym kraju. Drugie miejsce o najniższej stopie bezrobocia w krajach Unii Europejskiej, czyli bardzo dobrze radzimy sobie z kryzysem i też bezrobocie jest na bardzo niskim poziomie. Na to na pewno duży wpływ mają te działania, które podejmowaliśmy i podejmujemy w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej. Jeśli chodzi o tarczę antykryzysową, czyli te środki, które idą zarówno z Powiatowych Urzędów Pracy na pożyczki, i tutaj też jest znaczna kwota 34 milionów złotych, które trafiło do przedsiębiorców z powiatu cieszyńskiego. Jeśli chodzi o ochronę miejsc pracy, które są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, też znaczna kwota ponad 25 milionów złotych. Ponad 5600 pracowników z tego tytułu nie straciło pracy. Warto też do tego dodać środki, które przeznaczamy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli umorzenie składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, tak zwane postojowe, też kwota znaczna, 34 miliony złotych trafiło do tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Przez to ratujemy miejsca pracy. To pokazuje, jakie środki przeznaczamy i dzięki temu możemy się spokojnie przed Państwem stanąć i mówić, że te działania, które podejmujemy, są skuteczne w ochronie miejsc pracy, a gwarantem tego jest prezydent Andrzej Duda. Tak! Brawo! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda!